Kochani, my zaraz ruszamy w drogę. Ostatnie przygotowania. Poskładałem ciuchy, dopakowałem rzeczy. Teraz czekam na Miśka. Pakujemy wodę w torbę. No i co? No i jedziemy. Tym razem na Podlasie. Jedziemy odwiedzić moją rodzinkę. Zobaczyć, co u nich słychać. No i jak tam sobie działają na działce, bo mama tam ma jakieś niespodzianki, jakieś remonty, jakieś cudawianki po prostu. Jak czasem wyciągałem, to mówię: kobieto, usiądź, odpocznij. Nie. Zapiernicza. No i się w końcu zmęczyłem. Latałem ze śmieciami, pozmywałem jeszcze, pranie skończyłem składać. Coś jeszcze? Coś jeszcze, kuweta. Kuweta standardowa. Kto zmienił dziś kuwetę? No ja, bo byłem szybciej w domu, dlatego. Gapi się sąsiadka. To jest sąsiadka. O, wraca mąż. O, to idzie! Cześć! Hej, witajcie! Jesteśmy dzisiaj w Hajnówce, w moim mieście rodzinnym. Jak wiecie, trochę oprowadzę was po okolicy, zrobimy małą wycieczkę. Za nami jest nasza słynna cerkiew. To są włosy, no? To włosy, to nie tak. No to tak się wyrywa. O Jezu. Tutaj odbywają się Międzynarodowe Dni Muzyki Cerkiewnej. W maju przez parę dni z całego świata przyjeżdżają śpiewacze i śpiewaczki. No i tak. Zobaczymy, co, jak to wygląda. Dostaliśmy w ogóle zaproszenie od mojej rodzinki hajnowskiej na prawosławne wesele, które właśnie odbędzie się tutaj. Postaramy się wam zdać relację z tej imprezy, bo to naprawdę mega, mega fajne rzeczy. Przy okazji trafiliśmy na jakiś mecz jakichś dzieciaków, autokary turystyczne, ludzi się zjeżdżało, a tam jest basen hajnowski. Jesteśmy w odwiedziny do Baby Jagi. Domek Baby Jagi jest za nami. To jest kumpela taka nasza, nie? No, zobaczymy tak naprawdę, czy te dzieciaki gotuje, czy je zjada. No właśnie. Teraz się wszystkiego dowiemy. No, to domek jest za nami. Tajemnica z bajki. Tam jest wejście, o. Fajnie to wygląda, nie? Ja będę Małgosią, a ty będziesz Jasiu, dobra? Dobrze. Będziemy... Jasiu! Gdzie rodzice? Chodź za okruszkami, chodź! Jeby. Obywa jego doskonale wiedziała, że dzieci uwielbiają słodycze. Słodycze, tak. A wiecie, co najbardziej do jedzenia lubi Bobojego? Dzieci? No właśnie, to są skutki oglądania filmów. To my już jesteśmy po wizycie w domku Baby Jagi. Baby Jagi nie było, no poleciała gdzieś na jasną górę. Na szczęście. Ale zrobiliśmy jej zupę i zrobiliśmy... Tak, przespaliśmy się na jej łóżku. Tak, sprawdziliśmy, co tam ma. W ogóle powiem wam, że bardzo fajne miejsce tutaj na Podlasiu. Polecamy dla młodych, starszych, po prostu rewelacja. Tak, dzieci naprawdę jak tu przyjdą, to się mega ubawią. Weźcie 12 zł bodajże, ale naprawdę warto, naprawdę warto. Dziecko będzie zadowolone. Zatem kamyczek taki, o. Tak, będzie leżał na księżycu, tak. A będziemy później sobie... Nie, będzie leżał na świetle księżyca, dokładnie. Tak, a słuchajcie, życzenie. Można również tutaj przyjechać, mają tutaj również gospodarstwo agroturystyczne, jest tam z tyłu za nami, bardzo fajnie urządzone. No, naprawdę klimacie tak więc jeżeli ktoś chce przyjechać otworząc od miasta, pobyć w Puszczy Białowieckiej, tak? Na okolice. Na okolice tutaj i
troszeczkę popodglądać, bo jak to naprawdę zapraszamy. I tak, lepsze pokoje są... Do Orzeszkowa, to jest w Orzeszkowie. 85 zł do osoby, a te mniejsze takie... 50 mniejsze 50 zł. Tak więc bardzo polecamy tutaj Wam przyjechać do Orzeszkowa. Na weekend. Albo na dłużej, po prostu wziąć dzieciaki. Świeżego powietrza. Tak. Okolica naprawdę jest bardzo ładna, bardzo zielona. Rowerki jakieś pewnie można też zabrać. Grzybki można pozbierać. Tak, bardzo polecamy. I oczywiście damy Wam namiar na dole, żebyście mogli sobie wejść, poczytać i zobaczyć. Co? Jesteśmy na Topile. Taki zalew wodny. Tutaj jesteśmy, stoimy na molo, ale jest zakaz wstępu, bo się coś... No co? Coś ten... Molo się chyba załamało. Molo się powyginało i jest zakaz wstępu, więc nie będziemy tego ryzykować. Sobie zrobimy spacer naokoło i popędzimy do mamy na grilla, na działeczkę. Tak, i to tylko pokazuje, jak ładne tu są widoki, naprawdę. Super, bo jest jeziorko. W końcu zielone płuca Polski, zielone płuca pamiętajcie. Polski, no i bardziej. A nie, co ty mi robisz? No nic nie robię. No, bardzo fajnie jest tutaj. No i ale co tutaj można robić ogólnie tu na Topile? Przyjechać, na molo się nie wejdie, ale przejechać, pochodzić. Ognisko można sobie my zrobić. Kiedyś, wiecie co, my kiedyś tutaj, tu chodziliśmy kiedyś z mamą, bo była zima, bo było zamarznięte i tu chodziliśmy. A tam kolejka jeździ, tam, nie? Sezonowa, tak, z hajnówki tutaj. A to teraz jeździ, czy nie w tym teraz? Powinna. Nie wiadomo. A tylko my trzeba terminy. Też tam spacerowaliśmy. No, tak więc tutaj jest naprawdę bardzo fajnie. Inne jest powietrze, takie zdrowsze. I fajnie się oddycha, mi przynajmniej, w stosunku do tego, co jest w Warszawie. Dużo przyjemniej. Fajnie właśnie czasem się odchamić i odwiedzić jakieś zielone miejsce. Nie, po prostu uciec od cywilizacji. Tak, tutaj nawet nie ma internetu, tak a propos. Właśnie. Też się w kurzornej stanie pokażemy Wam czego. Pomińmy ten temat. Co zrobić. Się tam zwłoką na tych działkach, bo my już na działce idziemy właśnie do mamy. Zrobiliśmy sobie wycieczkę, zrobiliśmy zakupy, zrobiliśmy sobie spacer, ale o tym już wkrótce. Nie. No, idziemy w grillach robić, ładna pogoda. Tak, słoneczko wyszło, bardzo ładnie grzeje. Jakie zakupy ty zrobiłeś? Napojowe, napitne. Mamo! Grill się robi, my żremy. Wiem. Mama też. Szamie. Smakuje wam w ogóle? Bardzo. No, to dobra. A to mama robiła. To zobaczcie, czy smakuje. A wolę się upewnić. Ale... A wam smakuje? Bardzo. Dobre. W ogóle jakieś mama odkryła nowe mięsko z kurczaka. Kiełbaska z kurczaka. Ale dobra. No. Bardzo dobra, na grilla jakby mega. Zrobione chudziutkie to. O, zobaczcie. O. No. Ale jakieś chmury przyszły. Właśnie chciałam powiedzieć, coś mi chyba na łeb kapnęło. Nie. Jeszcze nie. No. A tam. Także tego. W cukru nie jesteśmy, nie. Więc będziemy sobie tutaj jeszcze. Wieczorem idziemy tam do miasta? Idziemy, dzisiaj będzie disco grało. Kado się będzie bawił. No, zobaczymy. Mamy zabierzemy. Mamo. Chodź, ją fuflałeś. Teraz na mnie. Teraz na mnie kapnęło. Pójdziemy z mamą na tańce. Na dancing. A mama to bardzo chętnie. Bardzo. O, będzie balum. Jak często tu nie bywamy? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, troszkę rzadziej. Dominik zawsze ma to samo. Dostaje tak wielkiego śpiocha, że jest po prostu nie do życia, nie do zaczepienia, nie do ogarnięcia. Po 10 minutach imprezy grillowania wygasa, nie ma człowieka. Masz coś do powiedzenia? Wytłumaczenia? Gdzie twoja moc? Gdzie się podziała twoja moc? Mama, bo mamy na działce. Mama wysysa moc. Mama, ty wysysasz moc? Tak, bo ja sobie układam takie kręgi.
I w tych kręgach kumuluje sobie moc gości i potem sama się nimi ładuje. Dlatego to śnisz od 7 do 20. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Kochani, wyrobił się bardzo, udał. Dziecek nas właśnie żegna. My zadowoleni, wracamy do domu. Bo później idziemy do amfiteatru, do parku, na imprezę. Dzień dobry. To Dominik może sobie kupić kolę, żeby się zaprawić przed imprezą, na którą właśnie idziemy. Będzie parę wspaniałych diskopolowych To Patty Kur! Wspaniałe, jak nie znam w ogóle żadnej. Patty Kur. Czasem warto się troszeczkę odchamić i posłuchać naszej polskiej wspaniałej muzyki. Ludowej prawie. Ludowej. No, to idziemy trochę potańcować, bawić się, co tutaj robić w małej mieścińce. No. Co macie napisane? Coca-Cola. Myślałem. Nie ma to jak zespół Disco Polo robi cover Disco Polo. No tak, to nie jest piosenka. Albo nie sympatycznie, nie mają tylko nic do picia. I nudno się zrobiło. Idziemy się pocieszyć. To zorganizować. Powiem wam, że bardzo fajna ta impreza była, niby Disco Polo, wszyscy tak narzekają, ale powiem wam, że zdziwiło mnie to, że chłopcy w wieku gdzieś 15-16 lat wyrywali laski i dziewczyny i tańczyli z nimi. Wyobraźcie sobie tak, nie wiem, proszę. Nie no fajnie, bo ale sami dobrze wiecie, kłamcie, że jak gdzieś usłyszycie Disco Polo, no to każdy rusza w tan, tak jak zawsze. No, tak więc niby nie lubisz, ale jak idzie, ale no to fajnie jest muzyka łączy pokolenia, ludzie się bawili, tańczyli. Było bardzo sympatycznie. Wyrywali laski i wirowali. I poznałem, czekaj, co oni mówili? Ja nie wiem, o czym to mówię. Nie spać, zwiedzać, A drugie było moc, energia, amfetamina. Znaliście to? Co? To nie wiem, to jakieś ja nie wiem, nowe że przyśpiewki, no. Ale ogólnie było bardzo fajnie. Cień, a gdzież ten cień robisz? Ten o, proszę. Proszę. Mamusia jest tam. O. Mamusia się ze mną. Bo ja mam ważne info. To chodź, powiedz. Jakie? Otwarta jest klatka ze szczurkami. A gdzie szczurki? I jednego nie ma. Szczurki. A Persik śpi? Tak, bo moja mama z siostrą mają teraz wenę na szczurki. W domu jest dwa szczurki. I gdzie? Kot. I kot. I kot. Nie, to nie. No, to tak, ale kochani, jak jest impreza gdzieś, warto sobie wyskoczyć, jakieś dance, dancingi, no, bardzo tańce. Fajny, bardzo fajny wyjazd, polecamy chatkę Baby Jagi. Tak, o której się dowiecie? Musisz się położyć spać. Może to. Łobuzem się robisz, taki niegrzeczny. Chodź spać, chodź, chodź. Dobra, chodź. Pa! Pa! Loaded a gun with all you were made of. When you were young, people don't think you know what you're made of. Oh.